Polsko, ta kropla krwi wrzącej. Tobie, Polsko, tych naszych serc bicie. Tobie każdy cień myśli gorącej. Tobie wszystko na śmierć i życie. I żeś była Chrystusem narodów, a przez Twoje zmartwychwstanie pozwoliłaś doczekać nam godów na słonecznej nadziei polanie. Chwała! Chwała! Tobie, Matko Siewnej Niedoli, Tobie, Uczniu Bożego Królestwa, święta radość naszego jestestwa i ten smutek, co krwawy i boli. Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość ojczysty, wszystkim tym, co nie dali się zwieść, tym, co ponieśli krwawe blizny i tym, co polegli. Cześć! Tym, co chwycili za broń, tym, co nie stracili nadziei, tym, co szli i walczyli jak lew, tym, co byli jak gniew Boży i tym, których dumna postawa w wrogach budziła strach. Cześć i sława! Cześć i sława! Gdzie są ich groby? Polsko, gdzie? Ich nie ma. Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. On się przyglądał smutnymi oczyma, gdy oni umarli z uśmiechem za ciebie. I swoją śmiercią opłacali żyzną płomyczek słońca dla ciebie, ojczyzno. Bóg, gdzie się spotyka z zachodem wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary, welo jak mły. Tu krzyż przy drodze, oh.
Wielkopolan i o ludziach, którzy w tym powstaniu uczestniczyli. Staramy się, żeby pamiątki po tych ludziach cieszyły się należytym szacunkiem i zrozumieniem. Proszę Państwa, obchodzimy stulecie Powstania Wielkopolskiego. 100 lat to wiek dziadka, ojca i syna. Mimo upływu lat cieszy fakt, że w Olsztynie znaleźli się ludzie, którzy gotowi byli zrobić wiele dla uczczenia tej rocznicy. Oczywiście, żeby nie można tego zrobić samemu, potrzebny był komitet organizacyjny, który działał o ponad roku. Skupiał on bardzo wielu ludzi, bardzo różne instytucje. Oczywiście ludzie ci działali bezinteresownie, ale często wymagało to też odpowiednich środków. Dlatego jestem bardzo wdzięczny, że na władze naszego miasta, naszego powiatu wspierały te przedsięwzięcia. W tych przedsięwzięciach uczestniczyły też różne inne instytucje, a mianowicie muzeum, biblioteka, dom kultury, harcerze, kościół z księdzem proboszczem i wiele innych instytucji czy też ludzi. Proszę Państwa, dla uczczenia wielu uroczystości powstańczych dużo zrobiły nasze towarzystwa rekonstrukcyjne skupione wokół Państwa Orzechowskich, wokół Państwa Pana Szynickich czy wokół Pana Macieja Myczki. Szczególne podziękowanie za to, co udało się zrobić, składam Szkole Podstawowej nr 1, jej dyrekcji i działającemu tam kołu młodzieżowemu naszego towarzystwa. Również członkom naszego towarzystwa serdeczne dzięki. Proszę Państwa, byśmy niewiele zrobili, gdyby nie współpraca Biura Promocji Urzędu Miejskiego, które pod względem organizacyjnym wspierało wszystkie nasze przedsięwzięcia. Proszę Państwa, każdego roku z tej okazji przypominaliśmy, jak przebiegały walki w Olsztynie, w powiecie olsztyńskim. Dzisiaj zrobimy to nieco inaczej. Podobnie jak w roku 90. rocznicy, dzisiaj o godzinie 13 odbędzie się rekonstrukcja walk, która pokaże i Państwo będą mogli na własne oczy przekonać się, jak wyglądały walki o nasze miasto. Proszę Państwa, co zrobiliśmy? Udało się zrobić wiele przedsięwzięć. Nie o wszystkich będę mówił, o niektórych mówił już Pan Burmistrz, a więc o książkach, a więc o filmach dydaktycznych, o pomniku, o inscenizacji sprzed 90 lat. Wspomnę tylko, że ważną sprawą stanowiły wydawnictwa. Otóż informacje o naszym powstaniu są na stronach internetowych. Tam na bieżąco wstawiane są informacje, wiadomości o tym, co dzieje się, jeżeli chodzi o obchody naszego powstania. W rodzinie zawsze żywa była pamięć o naszym dziadku. Dodam, że jego działanie było podobne do innych społeczników, farmaceutów, chociażby Stefana Jasińskiego z Rakoniewic, który był burmistrzem, Zenona Lewandowskiego, który był aptekarzem wielkopolskim i jednocześnie posłem na Sejmu Ustawodawczym, czy też chociażby Leopolda Skulskiego, aptekarza i jednego z pierwszych premierów II Rzeczypospolitej. Jeszcze raz bardzo dziękuję. O to proszę. Byli gotowi sami wywalczyć sobie niepodległość. Czynnie sprzeciwiali się germanizacji. Nie tylko w znanej wszystkim Rzeźni, ale także tutaj, w Olsztynie. Odbywały się strajki szkolne i już od 1917 roku trwało przygotowanie do walki. Państwa przodkowie szybko zrozumieli, że należy wziąć sprawy we własne ręce. To postawa Polaków, którzy dążyli do niepodległości,
poprzez odzyskanie kolejnych miast, przejmowanie administracji i budowanie własnych organizacji sprawiła, że politycy w rokowaniach pokojowych mieli mocny argument za uznanie polskiej państwowości. Powstanie Wielkopolskie w tym zasadniczym zrębie, trwające kilka tygodni, pozostaje w pamięci Polaków jako jeden ze zwycięskich zrywów wolnościowych. Stulecie powstania Wielkopolskiego to właściwy czas, by oddać hołd wszystkim żołnierzom i przywódcom tego wydarzenia. Jesteśmy im winni pamięć i wdzięczność. Bez nich nie byłoby wspaniałej tradycji II Rzeczypospolitej. Bez determinacji i odwagi naszych przodków nie byłoby też dzisiejszej Polski. To powstanie jest ważne dla całego naszego narodu. Szanowni Państwo, gratuluję wszystkim Wielkopolanom wspaniałego jubileuszu i bohaterskiej historii, do której zawsze my, Polacy, możemy się odwoływać. Możemy wspominać czas wielkich zwycięstw militarnych i zwycięstw naszego ducha wolności. Wszystkim zebranym życzę, aby nadchodzący nowy rok był czasem realizacji ambitnych zamierzeń i pracy dla dobra naszej ojczyzny. Z wrażami szacunku, Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo. Wyjątkowego jubileuszu. Dziękuję zarówno organizatorom uroczystości, jak i uczestnikom za udział i wyrażenie współczesnych patriotycznych postaw. Jubileusz stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, który świętujemy, przypomina o ważnych wydarzeniach decydujących o kształcie współczesnej Polski. Ma on szczególne znaczenie, zwłaszcza dla Wielkopolan, gdyż przebieg i wynik powstania dotyczył zachodnich ziem naszej ojczyzny. Warto w tak wyjątkowym czasie uhonorować poświęcenie rodaków i oddać im cześć oraz szacunek, a przede wszystkim dołożyć starań, aby zachować w pamięci i przekazać kolejnym pokoleniom tak ważne karty historii, które mogą być powodem do dumy i satysfakcji także współcześnie. Mówiliśmy się o to, żeby to powstanie, jego historia i jego sukces przebiło się do świadomości ogólnopolskiej, do świadomości mieszkańców nie tylko naszego regionu, ale całej naszej ojczyzny. I wydaje się, że w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego to się udało. Rzeczywiście 27 grudnia i w dniach zarówno poprzedzających, jak i następujących po tej rocznicy o wybuchu Powstania Wielkopolskiego i jego przebiegu mówiła cała Polska. I oczywiście, tak jak powiedziałem, w tym jest wielka zasługa kilkunastu lat pracy Zarządu Województwa Wielkopolskiego, ale to by się nie udało, gdyby w różnych naszych małych ojczyznach, w różnych miastach powiatowych, a nawet i mniejszych miejscowościach tej pamięci nie kultywowano, tak jak zrobił to pan Zbigniew Kowalewicz, dzisiejszy laureat, ze swoimi współpracownikami. Jeśli dzisiaj w całej Polsce się o tym mówi, to jest w równym stopniu Państwa zasługa. Wszystkim tym osobom i w Olsztynie, ale też i w całej Wielkopolsce, którzy swoją ciężką pracą, i tu też chciałem bardzo nisko pokłonić się wszystkim laureatom wyróżnionym za to, co robicie, jeżeli chodzi o kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Bo myślę, że my wszyscy, Wielkopolanie, mamy wielką poczucie i wielką dumę z tego, że mieszkamy w Wielkopolsce, jesteśmy z Wolsztyna, z Pniew, z Wąszynia, Nowego Domyśla, Grodziska, ale też ta duma spowodowana jest tym, że wiele wspaniałych osób każdego dnia, każdego miesiąca wykonuje wielką pracę, żebyśmy o tym powstaniu mówili, żebyśmy o tym pamiętali. I za to chciałem wam bardzo nisko się pokłonić, bo to wie... Setna rocznica, jak dzisiaj wielokrotnie słyszeliśmy, wyjątkowa, jedyna i niepowtarzalna. Przed nami jeszcze wiele wydarzeń właśnie dzisiaj, 5 stycznia, na które z całego serca wszystkich gości przybyłych na nasze uroczystości, mieszkańców Wolsztyna zapraszam. Ale w tym miejscu chciałbym w sposób szczególny podziękować za to, co w Olsztynie i okolicy działo się już do dnia dzisiejszego. Pan Zbyszek Kowalewicz wymienił chyba wszystkie te wydarzenia, więc ja nie będę ich powtarzał.
i te wszystkie przedsięwzięcia nie byłyby możliwe bez szeregu zaangażowanych osób. I ja z tego miejsca nie chciałbym nikogo pominąć, ale poczynając od Komitetu Honorowego, poczynając od pracowników Urzędu Miejskiego, Domu Kultury, radnych, panie dyrektorze, wielkie słowa uznania dla pana, całej społeczności szkolnej, bo to, co dzisiaj tutaj oglądaliśmy, to z pewnością poruszyło wszystkich obecnych na tej sali. Życzę miłego świętowania na cały dzisiejszy dzień, a jutro zapraszamy na koncert poznańskich słowików. Dziękuję bardzo.